Witajcie, bożki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Adventure na akcji Thousand Will Cry. Jako replika Polski, albo Rzeczpospolita. W ostatnim odcinku udało nam się dokończyć już wybór politycznego drzewka i wybraliśmy PPR. Nawet nie PZPR, tylko PPR. Więc tak, idziemy tym. Jak sami widzicie, no... Narody Zjednoczone jednak się zemściły na Niemcach i jak sami widzicie, bardzo, ale to bardzo im w tył. Tak, raczej było mało prawdopodobne, żeby oni się jakoś odbili. Po tym, jak ta wojna już trwa z rok. W sumie rok to nie jest aż tak źle. Więc tak, obecnie my tutaj będziemy próbowali popatrzeć sobie, co oni robią, bo w głównym mierze my nic nie możemy zrobić. To jest coś takiego, że po prostu my się patrzymy i przez to, że oni atakują, to my raczej nie będziemy mogli zaatakować. Może czerwone Niemcy tutaj się zajmą tym. One nie są w żadnej frakcji. Tutaj czerwone Niemcy zostały pokonane? What? Ale jak to? Nie. Nie mówcie mi, że czerwone Niemcy były też w wojnie. Może nie założyłem, że były w wojnie z USA. Ej, USA, a może nam podzielić się naszym dawnym terytorium? Wiecie, by było fajnie. Okej, Chiang Kai-shek tam rezygnuje. Czekajcie. Chyba Thousand Will Cry jest takim właśnie... Nie, jest jakiś inny mod, który jest właśnie tam ułożony tam dalej. Właśnie, że po II wojnie światowej, gdzie Chiny są dosyć duże i właśnie nacjonaliści wygrali. Okej, wygląda na to, że wojna domowa powodowała to, że Niemcy upadli już do końca. Co my powinno się to bardzo podobać. Okej. Więc na razie sobie weźmy to i idźmy sobie dalej, bo co możemy robić innego? Okej. O, tutaj są różne. Okej, czyli są różne do wyboru. Men of the people. Ale wydaje mi się, że obecna stabilność jest na wyciągnięcie ręki. Okej, więc odzyskaliśmy to. Niemcy jednak, jak mówiłem, jednak są te, ale możliwe, że to jest tymczasowe. Już myślałem, że coś w Berlinie jest jakieś inne państwo, ale nie. Więc tak, odzyskaliśmy większość naszego terytorium. Jej. Tutaj teraz Czesi i Słowacy się biją. Okej. A my nie musimy się z nikim bić, bo się wyzwoliliśmy i jesteśmy szczęśliwi. Na nasze nieszczęście nie możemy robić żadnych war roli. Więc jedyne co musimy poczekać, co wyjdzie z tej wojny w sumie. Tutaj widzę, że Włochy udało mi się przetrwać. Ale zgaduję, że to jest tylko tymczasowe. Więc pytanie jest, ile mamy fabryk? Mamy... tyle. Ogólnie testowałem ostatnio aktualizację. Zrobili rework polski na In the Name of the Tsar. Tylko jest taki jeden problem, że ten mod ma strasznie wybustowaną Rosję i Polska może jeszcze pokonać Niemcy, wykorzystując tam różne rzeczy. Tutaj chyba jest błąd graficzny. Okej, czy to nie jest to słynne muzeum? Muzeum właśnie... Można też tak rozwiązać. Słynne muzeum, które miało być wybudowane, które miało tam mieć kilometr czy coś takiego i miało pokazywać historię Niemiec. Miało mieć zgrabione wszystkie sztuki, co tam było. Okej, wygląda na to, że Czesi się wyzwolili, Słowacja nadal jest zła, jak wcześniej była zła. A my tak naprawdę już więcej nic nie możemy zrobić. Jedyne, co możemy teraz porobić, to... zapuścić ten event. No, nawet Czesi tego nie mają. A nie, bo zapomniałem, że to inaczej działa.
Okej, okay, więc w głównej mierze możemy zapuścić event, który spowoduje, że Czesi tutaj będą bardzo chętnie tutaj chcieli do nas dołączyć. Oczywiście mówię to z pełnym przekąsem, bo mało prawdopodobne, żeby chcieli Sławie. To jest trudna nazwa. Więc tak, tutaj oczywiście nie ma tutaj innej możliwości niż przez konsolę, żeby to wpisać. Więc tak, Unia z Pragą będzie najlepsza. Tylko niech się Praga zgodzi. Więc teraz jedyne co musimy czekać to, żeby Czesi się zgodzili. Może się zgodzą, może nie. Zgodzili się. Okej. Więc udało nam się zjednoczyć. Mamy tutaj też jakieś dywizje. O, zapomniałem o tym, że przecież w sumie tak trochę słabo nam wyszło z tym template'em, więc raczej byśmy wojnę nie wygrali, ale mamy milion manpowera. Zawsze miło widzieć. Więc tak, jako że udało nam się to zrobić, to nam się odblokowało oczywiście dalsza część, więc możemy to porobić i w głównej mierze, czy tam coś nie powinno być takiego, wiecie, że możemy zrobić Fate of Bohemia. A dlaczego? Zgaduję, że nie bez powodu było wyłączone. Dobra, na razie niech będą tutaj tym. Chyba musimy tam kontrolować to, żeby mieć. Musimy. Nie musimy nawet kontrolować. Okej. Okay. Wygląda na to, że nawet nie musieliśmy kontrolować. Okej, okay. W takim razie to kończymy i mamy do zrobienia dosyć dużo. I szczerze powiem, czekajcie, czy tam mamy usunięcie tego? Mamy dodanie kolejnych. A mogliśmy ich wygnać za pierwszym razem. Okej, okay, więc tutaj zrobiliśmy. Mamy oczywiście Unię Zapadłosławii, a nie Zapadłosławię. I czy możemy coś zrobić z tym? Szczerze wątpię. W głównej mierze jest coś takiego, że mamy to włączone. Musimy mieć włączone. Dajcie mi chwilę, to ja po prostu ogarnę, co tam jest jeszcze z eventów, bo na pewno są jeszcze kilka eventów i zobaczymy, co będzie można kliknąć. Okidoki, właśnie przeglądałem kod, co tam zostało i w sumie oprócz tego, że jest event, który po prostu daje możliwość wyboru Słowacji, czy ma dołączyć, czy nie, to wszystko. Oczywiście ta Polska nic nie ma w sumie w kontekście, więc co miałbym się martwić. Więc po pierwsze, możemy zaaneksować, ponieważ kod po prostu aneksuje nic innego nie robi. Też możemy zaaneksować Czechy. I dajmy sobie też ten szybki, dlatego że naprawdę 70 dni nie chce mi się czekać. Znaczy 55, ale to w sumie podobne. 15 dni mniej. Więc tutaj wszystko możemy sobie robić. Dostać sobie na wszystko kory i poczekać chwilę. I mamy 1,5 miliona, jej. I mamy 11 fabryk, z czego większość zapewne będzie. Nie, większość jednak jest w Czechach. No, w Czechach jest większość fabryk. Większość się buduje, dałem. Więc tak, to byłoby tyle z Unii Zapadłosławii. Niestety żadnej wojny nie było. Raczej by nie było w ogóle, dlatego że jakby się nie zgodzili na ten pierwszy event, to nic nie możemy zrobić. Przynajmniej pokazałem wam, jak zrobić to, żeby Bierutę dostać. No, to jest chyba wystarczające. No, więc to byłoby wszystko. Krótka seria. W głównej mierze mogłem to zrobić w jednym odcinku, ale trochę dłuższym.
Więc widzimy się w kolejnych seriach. Piszcie swoje propozycje. Byzami Dragon. No to cześć.